Cześć, jestem Ateru, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effecta 3. Moi drodzy, dzisiaj sobie ruszymy też na tuczankę, jak w poprzednim odcinku. Niemniej, moi drodzy, jak mamy 750 punktów już swoją drogą. Niemniej, dzisiaj zajmiemy się taką jedną misją poboczną odnośnie właśnie tutaj... odnośnie zaginionego oddziału Turia na tuczance. Ciekawe, co tam robili, nie? Także lecimy. Nabijemy sobie ciut doświadczenia, zajmiemy się tutaj misjami z DLC potem. Jakieś maile, nic. Dobra, to lecimy na tuczankę z powrotem. Tam był rozbity pojazd. Uratuj Turian, którzy przeżyli. Tak, tutaj przydał się mój ulubiony zespół, czyli Liara oraz Garus. Dziewika sobie użyliśmy w zeszłym odcinku. Całkiem spoko, chociaż nie, mało kwestii dialogowych czy coś takiego. I co masz mściciela, powiedz mi? Dam ci błotniaka. Masz lufę. Dam ci pojemność. Masz tutaj tak. Dobra, dostaniesz tego. Przypierdzimy ci tutaj lekkością i obrażeniami. Dobra. 2-0-4. Nic się nie zmieniło. Także ratujmy Turian. Looks like Rex was right about Reaper Scouts. Edie, any further intel? The mission brief identifies the Turian commander as Lieutenant Tarquin Victus. Victus? Primarch's son. Takie rzeczy. Try to raise him. For a Turian commander, what happened here is... Let's just say the Turian code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, sir. But the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Dobra. Tutaj widzę, syn Primarch się wylądował w jakiejś tajnej misji. Did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. This sounds bad. Let's move. Dobra, lecimy. Ratować Victusa. Kosiarz! To będzie nasz główny przeciwnik tutaj. Tej misji. No, tutaj dobrego do znalezienia. A secret Turian mission on Tachanka is especially odd. Thoughts? Nothing has come up through any of my networks. O proszę, nawet handlarz się nic nie wiedział. No nieźle, Liaro. No nie. To zrobimy tak. Dzień dobry. Widziałem dzień dobry. Szybko poszło. Bardzo szybko poszło. To jest fajne właśnie. A takich słabych przeciwników... Szarża i nowa i będzie po sprawie. Lecimy w górę. Ciągle jesteśmy tutaj brani z zaskoczenia, wiecie. Znaczy my bierzemy zaskoczenia wszystkich. Looks like they survived the crash, but then a harvester took them out. Died in the explosion. And then pulled out to be eaten by husks. Dobra. Mamy karabinek. Okay.
have a visual on the enemy, and there's an escape pod just beyond. Looks like the Turians are in tough. Enemies up ahead don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. No dobra, to lecimy. Tutaj paru niemilców. Raz, dwa ich wyciągniemy, także spokojnie. Ty, jest piach. Ty też. Dobra. Nie ma jedzenia kolegów, kurde. No cześć. Tak, mamy się z tym bić teraz. Podwłoku go. Nie zabiję go teraz. Bardzo bym chciał. A nie, jednak się udało. O Boże. Ach! Poszedł. Dobra, tutaj coś? Nie, tutaj się tylko rozbili, nic tutaj nie ma. Także ocaleni. Trochę nam pieprznęło miniaturówką, ale co tam? Lezimy na górę. Kolejna znajdźka, dobrze. Tak więc jak widzicie, kosiarza da się rozpierdzielić. ASAP. No, fiston. Karabinek. Więcej znajdzie, ultra lekkie, dobrze. I lecimy dalej. Kolejne strzały. O, poziom, yeah! 6 punktów. Fala uderzeniowa. Szybkość ładowania. 2,6. Tutaj osobliwość możemy dziabnąć. Dobra, może być. Detonacja. Ekstra tutaj i obrażenia będą, spoko. No, tutaj jest sporo przeciwników, grasanci są nawet. Także my się nie pierdzielmy się. Najpierw grasa. No i o, polecieli, kurde, dobre. No. Obrażenie osobliwości dają radę. A ten widzę przetrwał, aż poleciał tam. Kolejny? Aha, będzie mi zrzucał tutaj. To nara. To mi się kończy już miny zbliżeniowe. Ciekawe, czy uda mi się go rozpierdzielić. No chyba nie. Chyba nie uda się. A nie, dobra, dał radę.
A, to kosmicznie wygląda, co? Kurde. Tutaj coś? Nie, dobra. Zapiszę sobie. Nie mogę zapisać. Chyba tak. Tam, zaraz. A nie, tędy. Dobrze. Ja tylko sobie tu zbadam elegancko okolice. Dobrze, no. Mogę zapisać. Poproszę zapis. Bo dwóch kosiarzy to sporo, a mi się kończy amunicja. Aby się przydało. Czekacie na mnie? Bardzo miło z waszej strony. Droga bez powrotu. Dobra. Już blisko, mamy tutaj... I ktoś coś przegiął, widzę tutaj ostro. Nara. To dobry bajer taki właśnie, wiecie. Małe potworki. Złom, dobra, dużo kasy wpadło. Zsuwamy się na dół. No właśnie mamy to. Super. Ja bym zajął się tymi tutaj małymi. No a tego nie zabiliśmy niestety. Dobra, tego się niestety nie udało wysadzić, szkoda. No nie, chyba, że tutaj będzie jeszcze, dobra. Ła! Kto? Tu. No właśnie, ma takie działko nieprzyjemne. Cześć, Garus. Brawo, Liaro, przebiegasz przed kosiarzem, chciałem ci powiedzieć. Ja właśnie dostałem. Posuń się. Jeszcze Gracan przyszedł. Tam też jest przejście? No proszę. Ty tu chodź. Aha. Robi się nieprzyjemnie, wiecie. Bardzo nieprzyjemnie się robi. Nie jestem w najlepszej pozycji. Posuń się, chodź. Kurde. No, weterana mamy, dobra. Chyba zabiłem dużo przeciwników. Dobra, lecimy. Kolejny Grasan, kurde no.
Więc tutaj trzeba podbiec chyba. Tu nie ma przejścia. No nie! No boż. To będzie ciężkie, wiecie? Już wybucha to, czy nie? Wybuchło. Aha, już mi padła liara. Dobra, takie używanie nie używa nam medizelu. Wow, pani Gras. Nie tak ostro, pani Grasa. Pierdzielaj. Próbuję się zająć tutaj elegancko panem Gratym. Nie Grasantem, tylko chciałem powiedzieć panem Kosiarzem. Nara. Poproszę te ogniste. I spróbuję go tutaj wziąć ze snajperki. Poleciał. No nie. Chyba zmienił pozycję. Aj. Wstawaj. Dobra, wszyscy? Dobra. Dobra, chyba nam się nie udało odnieść tamtego, wiecie, kosiarza. No ładnie, musimy tutaj ich... tak to zrobić, żeby się nie pożarli między sobą. No jest statek Turian. Dobra, do zniszczenia było trzech kosiarzy, niestety udało nam się zniszczyć tylko dwóch. Nie żeby to był jakiś problem, wiecie, nie chcę polecieć. No. Będzie jeszcze czwarty, chciałem powiedzieć. Dobra, lecimy. Kolejne mnie miłośne rzeczy. Karabin snajperski, lufa. Dobra, dobra, zbieramy tutaj, patrzymy kto przyleciał. Dobra, Grasant. I Brutal. Sam nie wiem co gorsze. Brawo, Liaro. Brawo, Shepard. Ten Grasant. Bardzo proszę minę na pana Brutala. A ja bym teraz prosił tę jedną. Dobra. Padł. Nie.
Jest ciężko. Garus, pomóż. Aha. Pomogłeś. Dzięki, Garus. Super. Zastanawiam się, czy jest sens tutaj... Gdzie tam polecieliście? Dawaj do mnie. Pogrza tam kurna gdzieś. Tam się skończyła amunicja. Bierze pistolet. A, pistolet też jest spoko. Te dropody i tak koszą chyba. No ale musicie przyznać, siły mają ogromne. Liara się obudziła. Jak miło. Bardzo miło z twojej strony, Liara. Ile? Liara się obudziła. Chyba nie... Nie, nie obudziła. Jakiś book map jest. Aha. Dobra. Teraz. Dzięki, Liaro. Jeszcze halo. Bo ja nie chcę już. Ludzie, nie chcę. Kosiarz? Aha. Ty gdzie? Kosiarz napierdziela, dlatego tak cisnął. O Boże! Niech on leci sobie. Nie! Super! Oni są bezużyteczni, wiecie? Serio. Kolejne spadną? Tak. Ja muszę go zniszczyć, żeby oni przestali spadać chyba. Super. Jest świetnie. Dobra, przesuwamy się. Wziąłem amunicję. Wziąłem amunicję sobie. Kurde! Zostaw mnie!
To tak się nie bawimy. Nie chcę żyć. Jestem dobrym komandorem Shepardem. A tak tego nie ściupam. Tutaj może. O, tu będzie lepiej. Będziesz strzelał? Tam jest broń, dobra. To nie będę tam szedł. Ile jeszcze? Serio, gra... O Jezu. Tego nie przejdę. Tego nie przejdę. Nie z taką siłą ognia, no halo. Jeszcze jedni. Muszę iść na pierzeć, tutaj widzę mocą. To tak w przerwach między kiedy on strzela. No nie! Odejdź stąd! Przelaz mi grasan tutaj gdzieś. Dobra. O mój Boże. No a wiecie co było najlepsze? Teraz nie zwróciłem na to uwagi. Wiem. Ale tutaj była Gwiazda Śmierci. Taka miniatomówka. Ale dobra, zabiliśmy żniwiarzy trzech bronią konwencjonalną. To już jest, wiecie, wyczyn. To jest wyczyn, moi drodzy. To naprawdę jest wyczyn. Jakby się udało czterech zabić, o, to by było spoko. Także porozmawiajmy z Victusem. Co on tutaj rozpierdzielał? Czemu chcą go postawić przed sądem? Albo powiesić od razu? No siema. Lieutenant Victus? Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. Cóż, coś się stało? You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Owning your mistake takes guts, but you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. Bomba. Bomb? How big? Enormous.
Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it. And so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turian. And we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the 9th Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Commander, come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Primarch Victus. Impressive work on T'Chanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, at risk? Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? Doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And? And that's all. Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Shepard, test verified. Results promising. Can synthesize for universal Krogan immunity. Good. Then you can put your knife away. The cure's ready? No. Still need transmission vector. Cure useless, unless given to entire species. You're usually full of ideas, Morden. You altered the genophage before. There must be a way. Of course. Always possibilities. But time limited. Can't create new infection strain from scratch. Groundwater? No. Too slow. Voluntary inoculation risky. Population too scattered for airborne. Unless... Wait! Yes! The Shroud. Constant global dispersion of air particles, built by Solarians to repair atmosphere of T'Chanka. Also used by Turians. We used it to secretly spread the genophage virus. It ended the Krogan rebellions. I'd be careful who you tell that to. Sometimes I understand why the Krogan want to shoot everyone in sight. Those were desperate times. Yes, yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket T'Chanka with cure. You clever little piejack. That's our best shot, right there. Then finish your preparations and be ready to go, Morden. Of course. Ready when you need me. We'll be in medbay with Eve until then. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Dobra, także mam tutaj już misję ukończoną.
I to było tyle w tym odcinku. Także dzięki za uwagę, stawcie łapkę w górę, w komentarz, subskrypcja. Widzimy się w kolejnym odcinku, także na razie i cześć.